Drodzy Państwo, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią jest nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w tym szerszym gronie, w tym uroczym miejscu. My, czyli Darek Dopierała i ja, Bernadeta Małachowska, czyli zespół redakcyjny Gońca Bartoszyckiego, witamy Państwa na uroczystości wręczenia nagród uczestnikom plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu bartoszyckiego 2022 roku, który od lat niezmiennie cieszy się zainteresowaniem i powodzeniem wśród naszych czytelników. Przede wszystkim serdecznie witamy i cieszymy się, że są z nami nasi laureaci, którzy swoją ciężką pracą i determinacją oraz talentem odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach sportowych. Równie ciepło witamy naszych gości, którzy są sponsorami nagród dla tych wspaniałych sportowców i którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo dziękujemy za przybycie oraz nagrody ufundowane przez samorządowców, stowarzyszenia sportowe oraz firmy z powiatu bartoszyckiego. Serdecznie witamy burmistrzkę Popola, panią Irenę Wołosiek. Panią Katarzynę Basak, naczelnika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pomocy i Sprawiedliwości. Pana Marka Dominiaka, burmistrza Wiszynka. Pana Grzegorza Klimka, przedstawiciela bartoszyckiego klubu Karate Kyokushin. Pana Waldemara Pisarzewskiego, członka zarządu bartoszyckiego stowarzyszenia i serdecznie witam Małgorzatę Dargiewicz, dyrektor regionalną grupy WF. Jak wspomniałam, dzisiejsze spotkanie nie byłoby tak uroczyste, gdyby nie sponsorzy nagród, którzy docenili naszych sportowców, a są nimi starosta powiatu bartoszyckiego Zbigniew Jan Nadolny, burmistrz Wiszczynka pan Marek Dominiak, pani burmistrz Popola Irena Wołosiuk, burmistrz miasta Górowo i Ławeckie pan Jacek Przemysławkowska oraz bartoszycki klub karate Kyokushin, salon optyczny Dziewiątka pana Bogdana Kacperskiego, firma Astra pana Szymona Górala, Bartoszyckie Stowarzyszenie Miłośników Szczepionka. Ogromne i ciepłe podziękowania należą się również pani Ewie Chojnowskiej za to, że zgodziła się nas życzliwie i smacznie gościć. Dziękujemy panu. Być może zastanawiacie się Państwo, dlaczego zaprosiliśmy 11 sportowców. Chcieliśmy uhonorować i nagrodzić wszystkich, którzy otrzymali głos w naszym plebiscycie. A jest to Aleksandra Baranowska, Mateusz Rodak, Jakub Kwaśniewski, Przemysław Tyryło, Tomasz Stankiewicz, Oliwia Wziątek, Patryk Kulpaka, Jan Melnyczok, Sylwester Rękicki, Dariusz Kuśnierz oraz Dawid Klimek.